Koniec trasy. Louis, jestem twoim wujaszkiem. I tak w szlafroku? Toż to kimono. No jak to mówią, nie ma jak w domu. Monolith Films przedstawia. Jesteś Louis, jak mniemam. Jak tam podróż? Zajędza to moja sąsiadka. Całe szczęście, jak widzę, nie odziedziczyłeś po wuju tej bani w miejscu głowy. Oż w życiu, czyżby zasuszony kościotrup przemówił? Znajdziesz tu niepojęte rzeczy. Ekranizacja magicznej powieści. Nie ma się co bać, nic się tu nie pożre. A ten stwór? Ten już dziś jadł. Czy wiesz, kto to jest czarnoksiężnik? Taki magik. Raczej ktoś o znacznie większej mocy. Znaczy, ty jesteś czarnoksiężnikiem? Proszę, naucz mnie! Proszę, proszę, proszę! Okej, tylko bez awantur. Podsunę ci właściwe księgi. Nauczę cię zaklęć. Ale najważniejsze zależy od ciebie. Nie chcę tego gnoma. Ja też postoję. Zwykły fart. Powiedziałaś już Louisowi? No nie o wszystkim. W tym roku... Słyszysz, synku, tykanie? Cyk, 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 cyk. Kiedyś mieszkał tu inny czarnoksiężnik. Straszny człowiek. Wielce potężny. Ukrył zegar w ścianach domu. Wiemy tylko, że czai się tu coś strasznego. Trzy uderzenia. Ostatnio były cztery. Co będzie, gdy zabije tylko raz? Zagra melodyjkę? Nie sądzę. Odkryjemy miejsce, w którym mieszkają czary. Musimy go zniszczyć. O, mamusiu. Sam nie dasz rady. Pomogę ci. Chcecie magii? No to jazda. Zegar czarnoksiężnika. Ktoś coś? Ale będzie super. Widzieliście? Wkrótce w kinach.